Dlaczego trudność wydobycia bitcoina spada, co dalej z ceną bitcoina oraz czy to co się dzieje to na pewno absolutna konieczność i jakie mamy na to rozwiązania? Cześć, z tej strony Piotr, witam cię serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii budowania portfela kryptowalut z małym kapitałem. Dzisiaj dodatkowo dorzucam dla Ciebie kilka bardzo ważnych informacji z rynków. Niektóre z tych informacji gwarantuje Ci, że Ciebie dość, bardzo nawet, zszokują, więc koniecznie, koniecznie zostań do końca. Zanim przejdziemy dalej, pamiętaj, nie są to porady inwestycyjne. Wszystko, co w tym wideo zobaczysz, są to moje osobiste przemyślenia na temat rynku kryptowalut oraz temat rynków tradycyjnych, więc jeżeli to akceptujesz i tylko jeżeli to akceptujesz, łapka w górę. I lecimy z tematem. Natomiast jeżeli jesteś osobą nową no na tym kanale, jesteś tutaj po raz pierwszy, wiesz, że rozmawiamy tutaj o kryptowalutach, o pieniądzach, o zarabianiu w internecie, więc jeżeli te tematy Ciebie interesują, chcesz zwiększyć swoją wiedzę właśnie w tych dziedzinach, koniecznie subskrybuj ten kanał, zostaw dzwoneczek, żeby być ze wszystkim na bieżąco. Zrobione! Lecimy. Na początek szybki look na nasz portfel, na obecną chwilę zainwestowaliśmy 4640 zł na... i wartość naszych coinów to 3106 zł, czyli mamy trochę ponad 1500 zł po ostatnich, spadkach. Na rynku Bitcoina także zanotowaliśmy spadki z 6600 dolarów, czyli poziomu, który utrzymywaliśmy przez jakiś czas. Spadliśmy do 6000 i odbiliśmy się lekko i trzymamy się na obecną chwilę na poziomie 6200. O tym, co się dzieje dzisiaj z ceną, porozmawiamy za chwilę. A teraz, jako że przygotowałem dla Was dzisiaj dużo dobrego materiału, przechodzimy szybko do konkretów. Szybkie zakupy na początek. Więc Bitcoin za 20 złotych, dzisiaj 71 1162 Satoshi, a altcoinem, jakiego dzisiaj kupujemy, to znowu uśredniamy cenę zakupu dla Binance Coina. Cena Binance Coina to 194 080 Satoshi. Więc kupimy dzisiaj 0,3975 Binance Coina, zarówno wartość 20 zł. Wiem też, że macie sporo pytań, jeżeli chodzi o nową serię. Jednak do tego zrobimy absolutnie oddzielne wideo. Teraz szybki. Zakup, ja kupię oczywiście troszeczkę, troszeczkę minimalnie więcej, jednak do coin tracking wpisujemy dokładną kwotę, jaka jest równowartością 20 zł w dniu dzisiejszym. Na początek 77162 Satoshi, dodajemy też Binance coina. Nasze dwa dzisiejsze zakupy dodane i przechodzimy do konkretu. Na początek bierzemy na tapetę moc wydobywczą, ponieważ zanotowaliśmy gigantyczny spadek, właściwie jest to historyczny spadek mocy wydobywczej, co oczywiście w praktyce oznacza, że część górników wyciągnęła swoje koparki, wtyczki swoich koparek z kontaktu i na, obecnych, na obecną chwilę nie kopią. Mieliśmy oczywiście odbicie z naszego dołka, jednak musisz wiedzieć na początek, w jaki sposób w ogóle to wszystko funkcjonuje, ponieważ bitcoin sam w sobie, właśnie dlatego myślę, to jest jedna z cech bitcoina, która sprawia, że on jest tak bardzo interesujący i też intrygujący, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Zauważ, że trudność wydobycia spadła także. Co to oznacza w praktyce w prostych słowach? Oczywiście odłączenie koparek oznacza, że dla części górników kopanie przestało się odłączyć. Opłacać. Jednak co około 2000 bloków sieć sama się dostosowuje i ustawia swoją trudność do ilości mocy wydobywczej na rynku, tak aby co 10 minut na rynek mniej więcej trafiało nowych 12,5 bitcoina. W tym miejscu, kiedy moc wydobywcza spadła, oczywiście było, zaczęło dziać się to po prostu wolniej, więc jakoś było mniej górników. A trudność wydobycia była dość duża, było trudno dość rozwiązać te skomplikowane algorytmy. Automatycznie sieć się dostosowała w taki sposób, aby znowu mniej więcej co 10 minut nowe 2,5 bitcoina wpadało na rynek. Oznacza to, że ci, którzy zostali w grze, ci, którzy wciąż kopią, po prostu łatwiej ich im jest po prostu wydobyć Bitcoina, więc w ten sposób mogą pozostać profitowi. I to jest właśnie fajne w sieci Bitcoina, ponieważ nawet jeżeli hashrate zacznie spadać, trudność wydobycia jest wysoka, jest dużo górników na rynku i opada się to po prostu mniej, jednak sieć się cały czas dostosowuje. Sprawia to, że górnicy. Którzy wycofali się z kopania, zaczną do niego z powrotem wracać, ponieważ mają sprzęt, a sieć po dostosowaniu trudności znowu pozwoli dla nich brać udział w tej całej grze i wziąć swój kawałek tortu. Więc z tej perspektywy, patrząc nawet długoterminowo, nawet jeżeli byśmy mieli podczas kryzysu dalsze spadki mocy wydobywczej, co jest prawdopodobne, musisz wiedzieć, że przez to, że sieć także zmienia swoją trudność wydobycia. Wciąż górnikom będzie się to opłacać. I mniej więcej co właśnie 2000 bloków, czyli mniej więcej co około 2 tygodnie jest to dostosowanie trudności wydobycia, i w ten sposób niektórzy górnicy będą znów wracać na rynek. I to cały czas się robi automatycznie, jest to zapisane w algorytmie Bitcoina. Przejdźmy natomiast do ceny Bitcoina oraz tego, co dzieje się na rynku. Zauważ, że na obecną chwilę trzymamy się cały czas ponad naszą dwusetką tygodniową, dwusetką średnią kroczącą, co oznacza oczywiście, co dla Bitcoina jest oczywiście pozytywnym znakiem. Jednak żeby zobaczyć bliżej, myślę, musimy wejść na interwał jednodniowy, ponieważ mamy tutaj odbicie od tej górki. I teraz lecimy w dół. Jeżeli chodzi o mnie, o mój kolejny zakup w naszej, w naszej serii, tej drugiej serii, którą prowadzimy, będzie to na poziomie około 5800 dolarów, właśnie przy około 38,2 zniesienia FIBO. Co także pokrywa się tutaj z tym wsparciem, które mamy w tym miejscu. Ok, czyli znowu uśredniam cenę zakupu, jednak tym razem w oparciu o konkretne miejsca. Natomiast znowu, jeżeli chodzi o mnie, wciąż poziom 3,5 tysiąca uważam za otwarty, jednak jak dni mijają, osobiście uważam, że prawdopodobieństwa spadków tak nisko jest coraz Niższe. Dlaczego? Ponieważ mamy niedługo halving, a to zmienia po prostu wszystko. Na obecną chwilę cena utrzymuje się między 600 a 600, pomimo tego, że na rynek kopalnie cały czas wrzucają swoje bitcoiny. Oczywiście ludzie też wyprzedają swoje bitcoiny z powodu kryzysu, część ludzi, natomiast kopalnie, które kopią, żeby po prostu utrzymać się, żeby po prostu płacić za prąd, płacić za rachunki, także swoje bitcoiny sprzedają. Więc dzisiaj rynek jest wystarczająco chłonny, żeby brać 12,5 nowego bitcoina co 10%. Minut. A pamiętaj, za około 45-47 dni nastąpi halving, czyli nowego bitcoina na rynku będzie pojawiało się 6,25 sztuki, czyli podaż spadnie o połowę. Co zdecydowanie jest bardzo pozytywnym znakiem dla potencjalnego wzrostu ceny. Bitcoina. Więc jeżeli chodzi o mnie, jak najbardziej mieliśmy tutaj wzrost, spadek do 38, następnie odbicie, może to wyglądać całkiem sensownie z punktu widzenia także analizy technicznej, więc zobaczymy co się wydarzy. Na razie obserwujemy Bitcoina na spokojnie, pamiętajmy w jakim okresie jesteśmy, nie dość, że mamy kryzys gospodarczy, to jeszcze do tego epidemia, ludzie siedzą w domach, gospodarka stoi, jednak za chwilę także o tym porozmawiamy, ponieważ jest to myślę temat warty. Poruszenia. Wiele osób się zastanawia, co teraz możemy w ogóle zrobić? Gdzie będzie bezpiecznie ulokować nasz kapitał? Każdy jest dzisiaj świadomy tego, ponieważ oficjalnie mówi się w mediach, że po prostu pieniądze są dodrukowywane. Każdy po prostu się do tego dzisiaj rząd przyznaje i mówi o tym otwarcie, że po prostu te pieniądze pochodzą znikąd, co nie napawa optymizmem żadnego z nas. Dlaczego? Ponieważ pieniądz, który dzisiaj trzymasz w portfelu, czy to jest dolar, euro czy złotówka, bardzo możliwe, że niedługo straci na wartości i straci bardzo, bardzo dużo. Patrząc na dolara, oczywiście dolar bardzo się umocnił na początku kryzysu, jednak możemy zauważyć pewnego rodzaju osłabienie, co oznacza w praktyce, że ludzie, którzy tego dolara, którzy cashowali swoje akcje, czy to na S&P, czy to w ogóle w jakichkolwiek innych aktywach, czy to nawet na kryptowalutach, czy nawet na złocie, ponieważ tam także zaliczaliśmy spadki, dzisiaj zaczynają te dolary ponownie lokować gdzieś w rynku. I oczywiście na S&P Mamy pewne odreagowanie, jak widzicie, tutaj jednak, znowu, patrząc z punktu widzenia analizy technicznej, zauważcie, jak idealnie cena odbiła się od punktu 38 i 2 FIBO, więc jest spore prawdopodobieństwo, że jednak ta cena na SP będzie spadać. Jednak, z punktu widzenia inwestora detalicznego, mnie i ciebie, możemy zauważyć, że ludzie zaczynają od swojego dolara, swoją złotówkę znowu lokować w różne aktywa. Jednak, czy to jest dalej dobry moment na to, żeby znowu być może dokupić dolarów po prostu i trzymać je na czarną godzinę podczas kryzysu? Osobiście uważam, że jeszcze przez jakiś czas może mieć to sens. Jednak, długoterminowo, patrząc na ilości, które mi osobiście się nawet w głowie nie mieszczą, ciężko nawet mieć pewną perspektywę, pewien kontekst tego, jak dużo. Pieniędzy trafia na rynek tylko amerykański. Takiego do druku pieniądza jeszcze w historii świata po prostu nie było. Patrząc z punktu widzenia potencjalnej inflacji bądź hiperinflacji, prawdopodobieństwo po prostu tego rośnie. Zwłaszcza, że gospodarka stoi i tak naprawdę na rynek wpada tylko i wyłącznie pusty pieniądz. Nie ma żadnej wartości. A mam nadzieję, że już dzisiaj wiesz, że jedyną wartość, jaka jest na rynku, to jest. Czy to jest twoja praca, twoje dobra, produkty, które produkujesz, czy sprzedajesz, czy usługi, które świadczysz, to jest prawdziwa wartość na rynku. Dzisiaj to się nie tworzy. I tak naprawdę ten pieniądz zostanie gdzieś wchłonięty w rynek i niestety z czasem zacznie pompować ceny. Pisaliście mi w komentarzach, że już zauważacie, że niektóre ceny zaczynają iść w górę. Natomiast myślę, że to jest dopiero początek, ponieważ wciąż w pierwszej fazie Kryzysów wciąż możemy zauważyć deflację, czyli właśnie wyciąganie jeszcze pieniędzy z rynku, aczkolwiek tym razem dzieje się to po prostu dużo, dużo, dużo szybciej. Więc czy teraz to jest dobry moment, żeby kumulować gotówkę? Z mojej perspektywy, jak najbardziej chcę mieć. Gotówkę. Chcę mieć też trochę cyfrowej gotówki na moim koncie bankowym, ponieważ będę chciał zainwestować w rzeczy, które tego wymagają. Natomiast osobiście uważam, że jest to po prostu bardzo, bardzo ryzykowne. I znowu, jak dni mijają, tym bardziej dni mijają na kwarantannie, gdzie ludzie są pozamykani, gospodarka stoi, to ryzyko po prostu cały czas rośnie. O tym, jakie mamy faktycznie alternatywy i co się działo w historii, za chwilę o tym Porozmawiamy, ponieważ na tym myślę, warto się skupić. Co do walut fiducjarnych założenia grozi im zawsze inflacja, teraz im grozi superinflacja, więc wcześniej czy później ludzie zaczną ten kapitał gdzieś lokować. Lokują już teraz, jednak będą lokować go dużo, dużo, dużo więcej. Bo zaczną sobie zdawać sprawę, że za papierki, które mają w portfelach, nie będą już mogli pójść do sklepu i kupić swoich dóbr, ponieważ dóbr będzie bardzo, bardzo mało i te dobra będą w bardzo dużych cenach więc te pieniądze nawet nie z punktu inwestycyjnego ale ze zwykłej obawy o to co będzie jutro ludzie będą chcieli te pieniądze przechować w innym miejscu tak, żeby czuć się bezpieczniej. Mam nadzieję, że tutaj w tym momencie ze mną się zgodzisz, ponieważ to jest, myślę, nasz naturalny ludzki odruch. Dzisiaj przygotowałem dla ciebie kilka bardzo szokujących informacji, które, moim zdaniem, pokazują, że po prostu coś tutaj nie gra. Jeżeli jesteś ciekaw, oczywiście, zostaw łapkę dla algorytmów i lecimy z tematem. Oczywiście chodzi o temat. Epidemii. Dlaczego epidemii? Ponieważ to, co się dzieje dzisiaj gospodarczo, to, co się dzieje dzisiaj z naszymi pieniędzmi, dotyczy jest bezpośrednio powiązane z tym, że siedzimy w domach. Więc dzisiaj po prostu chciałbym, żebyśmy razem odpowiedzieli sobie na pytanie, czy faktycznie to, co się dzieje, Bazując na informacjach, które chcę Wam dzisiaj przekazać, możemy stwierdzić, że to jest absolutna konieczność to, co się dzisiaj dzieje na całym świecie, ponieważ niektóre informacje wskazują, że można to by było po prostu rozwiązać inaczej. Ale do rzeczy. Patrząc na statystyki, mnie osobiście zastanawia, jak to możliwe, że nawet kraje, które ze sobą sąsiadują, mają tak dużą rozbieżność, jeżeli chodzi o liczbę zgonów. Więc oczywiście, szukając informacji, nie szukamy informacji u sąsiada, u księdza. Szukając informacji, natknąłem się na statystyki. Które są prowadzone od wielu, wielu lat i za chwilę się to bo z Tobą tym podzielę. Najpierw jednak to jest dzięki dla ARKA, który podzielił się ze mną informacjami na temat, jakie płyną ze Stanów Zjednoczonych: mianowicie chodzi o wypowiedź. Jest tutaj sekretarz obrony oraz główny generał Stan Armii Stanów Zjednoczonych. Mieli oni posiedzenie w Pentagonie, jak tutaj możesz zauważyć, oraz konferencję prasową, na której. Powiedzieli, że muszą przygotować dzisiaj ludzi do tego, aby wziąć większe środki ostrożności, co oczywiście może oznaczać social distancing, czyli pozostanie po prostu w domach, zamknięcie w domach, nawet możliwe do miesiąców letnich. I mamy tutaj cytat. You are looking at probably late May, June, maybe something as late as July. Czyli bardzo możliwe, że patrzymy tutaj późny maj. Czerwiec lub ewentualnie nawet lipiec wchodzi w grę. Z mojej perspektywy, każdy dzień, kiedy gospodarka stoi, niestety sprawia, że nasze bezpieczeństwo ekonomiczne po prostu jest zagrożone. Być może teraz powiesz, ale Piotrek, tutaj chodzi przecież o życie ludzi i jak najbardziej, jeżeli chodzi o mnie, jestem za tym, żeby chronić każde jedno życie. Ludzkie. Tutaj jednak chciałbym porozmawiać z Tobą o słuszności pewnych decyzji i czy po prostu nie posunęliśmy się o krok za daleko? Oraz drugie pytanie, czy faktycznie robimy wszystko, aby te życie ludzkie ratować? Ale do rzeczy. Trafiłem na tą stronę, czyli Europejski Monitoring Śmiertelności. Co tydzień na tej stronie mamy update, jak wygląda śmiertelność w 24 krajach w Europie. Wliczając w to także Włochy, wliczając Portugalię, Hiszpanię, nie ma tutaj niestety Polski, jednak 24 kraje dają nam pewną perspektywę. Są tutaj wliczane wszystkie przyczyny śmierci. Zarówno e, chodzi o epidemie, wypadki, naturalne przyczyny zgonów, choroby itd. itd. Czyli wszystko, wszystko wszystko. Mamy tu informację oczywiście, że niektóre dane mogą napływać z kilkutygodniowym opóźnieniem, więc znowu trzeba wziąć te informacje że szczypto soli, jednak chciałbym, żebyś zauważył coś bardzo, bardzo interesującego. Jest od tydzień 12 roku 2020 mamy tutaj oddzielne przedziały wiekowe, chodzi tu o te 24 kraje, o których wspomnieliśmy. Mamy 15-64, 65 plus i wszystkie lata, czyli każdy wiek. Chciałbym, żebyś zauważył, tutaj z dołu mamy też podziałkę, która nam pokazuje podział na kwartały. Czyli mamy tutaj rok 2016, tydzień 28, tydzień 40, tydzień 52 i od nowa. Rok 2017, tydzień 12, 24, 36 i tak dalej. Aż do dzisiaj, czyli do 12 tygodnia 2020 roku. Patrzę na te statystyki, kiedy mamy ta zielona strzałka, to zielony ten wykres pikuje do góry, są to momenty, kiedy umierało najwięcej ludzi. Co jest bardzo interesujące, że oczywiście zawsze na początku roku, czyli w okresach zimowych, tych zgonów było najwięcej. Tutaj patrząc na rok 2017, początek roku 2017, jeżeli chodzi o zgony ludzi w okresie zimowym, były ty one pod sufitem. Następnie początek roku 2018, zauważcie także zgony pod sufitem. 2019 zgony na bardzo wysokim poziomie, i teraz Patrząc na epidemię, która rozpoczęła się na początku tego roku, oczywiście ona wciąż się rozrasta i narasta, możemy zauważyć, że pomimo tego śmiertelność jest na bardzo niskim poziomie, patrząc w, w perspektywie poprzednich lat. Rok 2017 miał dużo więcej zgonów niż obecny rok. Więc patrząc z tej perspektywy, mi nasuwa się pytanie, czy faktycznie mamy więcej zgonów. Więc mi nasuwa się pytanie, czy faktycznie epidemia jest bezpośrednią przyczyną tych wszystkich zgonów, ponieważ wygląda tak, że dzisiaj jest tak, jak było wcześniej, a nawet jest lepiej. Ok, czyli mniej ludzi. Umiera. Oczywiście te dane mogą się zmienić, jednak chciałbym dać Ci pewną perspektywę tego, żeby po prostu co się działo w poprzednich latach, ponieważ jeżeli teraz mamy epidemię i to wygląda w ten sposób, to co było w 2016-2017 roku na przyłomie? Co się wtedy działo, takiego, że tak dużo ludzi umierało? Tak samo rok 2017-2018. Co było wtedy przyczynami tych zgonów? A być może patrząc na te statystyki i patrząc na tą falę, która pokazuje nam, że w okresie letnim najmniej ludzi umiera, w okresie zimowym najwięcej ludzi umiera. Więc mi faktycznie nasuwa się pytanie, czy faktycznie te liczby, które dostajemy dzisiaj ze świata i też z Włoch, są na 100% prawdziwe. Na tej stronce mamy także wyszczególniony każdy jeden kraj biorący udział w tej, w tych badaniach, w tym po prostu w tych statystykach. I są tutaj oczywiście także Włochy, które faktycznie zanotowały wyższą śmiertelność w ostatnich tygodniach niż inne kraje. Jednak chciałbym, żebyś zauważył, że znowu ta liczba tutaj nie wychodzi za bardzo ponad, można powiedzieć, normy które miały miejsce w roku 2016-2017, gdzie znowu możesz zauważyć, że jest to naprawdę bardzo, bardzo wysoko, więc możesz zauważyć, że tutaj w 2016-2015 roku naprawdę było tego dużo, dużo więcej. Następnie 2017-2018 znowu było tego więcej. W 2018-2019 znowu mniej więcej na poziomie, na jakim dzisiaj jesteśmy. Tą samą prawidłowość możemy zauważyć w innych krajach. Zauważ, że na przykład w Hiszpanii także ten, ta tendencja umieralności w okresie zimowym także jest większa zazwyczaj i znowu w tym miesiącu jest większa nawet niż w innych krajach, ale mniejsza niż było rok temu. Dlatego też patrząc na te dane, ja się zastanawiam, czy faktycznie te dane, które my otrzymujemy są to dane wiarygodne i w jaki sposób jeszcze można byłoby te dane sprawdzić. Jeżeli masz jakieś ciekawe źródła, którymi mógłbyś się podzielić, koniecznie zostaw w komentarzach. Daj też znać koniecznie, co ty o tym myślisz. Oczywiście daleko mi od teorii spiskowych. Wiem, że wiele ludzi widzi tutaj różne rzeczy, które mogły się gdzieś tam w tle. Oczywiście nie jest to wykluczone z mojej perspektywy. Nie lubię zagłębiać się w, w teorie spiskowe. Tutaj po prostu mamy pewne informacje bardzo sprzeczne, które płyną z rynku. Informacje, które podają na media i informacje, które prowadzą, prowadzą pewne biura statystyczne. Dodatkowo, jeszcze patrząc na Włochy, jest bardzo ciekawa sytuacja, że Włochy mają najstarszą populację w Europie. Co także mo może teoretycznie przyczynić się do tego, że tam ta liczba zgonów jest większa. Perspektywie tego, co teraz się dzieje, ale też w perspektywie tego, co działo się wcześniej. Bo zauważcie, że też te górki, nawet w 2016 roku, one były zazwyczaj większe niż u większości krajów. No ale okej, okay. Piotrek, skoro chodzi tu o życie ludzkie, nawet jedno, powinniśmy o to życie zadbać, powinniśmy je ratować. Jak najbardziej tak. Jednak. Czy wszystkich traktuje się tak samo? Co mam na myśli? Na Wikipedii możesz znaleźć informacje na temat wszystkich epidemii we wszystkich wiekach obecnych i poprzednich. Oczywiście nas interesuje wiek 21, ponieważ w tym wieku żyjemy, i możemy tutaj zauważyć różne rodzaje epidemii, gdzie one miały miejsce, w jakich datach i jak, jaką miały liczbę śmiertelności. Jeżeli zbierzemy wszystkie liczby z 20 lat, włączając też obecną. Epidemię naliczymy mniej niż 100 tysięcy zgonów. Oczywiście ta liczba jest po prostu przeogromna. Jeżeli można podejmować jakiekolwiek działania, żeby temu zapobiec, żeby ochronić te życie, to powinno być robione. Moim pytaniem jednak jest coś innego, na które mam nadzieję, że też pomożesz mi odpowiedzieć. 12 marca WHO, czyli Światowa Organizacja Zdrowia. Daje oficjalny komunikat, że ta epidemia to nie epidemia, tylko pandemia, czyli dotyczy dzisiaj całego świata. Po, po tej informacji bezpośrednio Donald Trump blokuje wszystkie loty w swoim kraju. No nie wszystkie, ale większość lotów w swoim kraju. I zaczyna się proces izolacji krajowej, ale też izolacji osobistej w wielu, wielu, wielu krajach. I nie byłoby w tym naprawdę nic dla mnie dziwnego, żeby na tej samej stronie nie przeczytać informacji na temat. Innej zarazy, moim zdaniem, czyli tytoniu, ponieważ ta sama organizacja podaje, że każdego roku ginie z powodu palenia papierosów 8 milionów ludzi. I oczywiście możemy powiedzieć, to jest nasza dobra, wolna wola, możemy robić co chcemy, jak najbardziej. Jednak 1,2 miliona ludzi z tych 8 milionów są to ludzie, którzy nie palą, tylko zaciągają się biernie dymem palaczy i umierają właśnie z tego powodu. Patrząc na dane epidemii z 20 lat, 100 tysięcy zgonów versus 1,2 miliona zgonów każdego roku, oznacza to, szybka matematyka, że rocznie umiera z tego powodu 12 razy więcej ludzi niż w ciągu 20 lat wszystkich epidemii, jakie miały miejsce na świecie. Natomiast jeżeli weźmiemy wszystkich palaczy i wszystkie życia, które zostały utracone właśnie przez tytoń, każdego roku jest to 80 razy więcej niż w ciągu 20 lat epidemii. A jeżeli mielibyśmy porównać 20 lat do 20 lat, mamy 1600 razy więcej zgonów niż wszystkie epidemie. Ta jedna, ta jedna rzecz zabiera tyle żyć na świecie. Więc moje pytanie jest, skoro faktycznie chodzi o obronę życia, to dlaczego? Papierosy nie są do tej pory zbanowane, bo nad tym akurat rządy mają jak najbardziej największą władzę. Jeden guzik, jedna ustawa papierosy nie są legalne. Tak samo jak w przypadku e, krajów arabskich, na przykład alkohol nie jest tam legalny, czyli można zablokować. Jestem mega ciekaw, co ty na ten temat myślisz ponieważ oczywiście patrząc na to, jakie informacje pojawiają się nawet w na pudełkach papierosów, także dostaniesz raka, umrzesz i w ogóle, czyli możemy powiedzieć, że faktycznie rządy wiedzą, że to jest tak mocno chorobotwórcze i, i też powoduje zgony. Więc dlaczego wciąż na to pozwalają, a w przypadku obecnej epidemii robią tak drastyczne środki, czyli po prostu zamykają ludzi w domach, zamykają kraje, wtrzymują gospodarkę, podczas kiedy można uratować dużo więcej żyć, robiąc coś tak naprawdę Prostego. Mi się osobiście to w głowie nie mieści, to są po prostu moje pytania. Mam nadzieję, że pomożesz mi na te pytania odpowiedzieć. Dodatkowo, jeżeli sumujemy te wszystkie informacje z wszystkich statystyk i dodamy do tego informację, że średnia umieralność, średnia wieku umieralności z powodu epidemii we Włoszech to jest 79,5 roku, czyli prawie 80 lat, czyli to jest znowu mniej więcej średnia życia nas wszystkich. Więc patrząc z punktu widzenia mijającego czasu, tak naprawdę śmiertelność nie wzrasta. Więc dlaczego, z mojej perspektywy, patrząc na to, jak bardzo zagrożeni są seniorzy, dlaczego na przykład nie objąć seniorów specjalną opieką? tak? Można byłoby dla seniorów zapewnić kwarantannę, zapewnić grupy osób, które dostarczałyby im żywność w sposób, nie wiem, jakiś west wysterylizowany. i w ten sposób mogłoby się to odbyć dużo, dużo bezpiecznie. A ja, ty i miliony ludzi na całym świecie po prostu mogłyby dalej pracować i dalej moglibyśmy robić to, co robimy po prostu, czyli budować nasze życie. W tym momencie. Po prostu wszystko stoi, i tak naprawdę, jeżeli te informacje się potwierdzą, i będziemy siedzieć w domach do czerwca, lipca, prawdopodobnie, kiedy wyjdziesz ze swojego domu za kilka miesięcy, nie, po, nie poznasz świata, w jakim będziemy żyć. I nie chodzi mi tutaj, żeby kogokolwiek straszyć, po prostu patrzę na te wszystkie informacje, zastanawiam się, gdzie w tym wszystkim jest sens i logika. Czy naprawdę nie można podjąć innych działań, do tego, aby chronić życie, ale też chronić nasze życie ekonomiczne. Ponieważ nie wiem, czy wiesz, ale podczas ostatniego kryzysu w latach 30. podczas wielkich depresji, ponieważ porównuje się już dzisiaj, to, to się wydarzy nawet do więks większej tragedii ekonomicznej niż miała miejsce wtedy. W przypadku, kiedy ludzie nie mają pieniędzy, zaczyna się bieda, w krajach, w których jest większa bieda, jest większa dużo liczba samobójstw, większa liczba śmierci z powodu stresu, zawałów serca itd. itd. Więc konsekwencje mogą być naprawdę niesamowicie. Duże. W Polsce możemy już to dzisiaj zauważyć, ponieważ mamy informację oczywiście, że rynek pracy leży i Kwiczy. No, nie ma co się dziwić, po prostu nie dość, że ludzie nie chodzą do pracy, zakłady są pozamykane. To oczywiście, ogłoszenia praktycznie wszystkie zniknęły z rynku pracy, więc jeżeli byłeś bezrobotny, o to będzie Ci bardzo ciężko znaleźć pracę, ponieważ wiele ludzi straci dzisiaj pracę dodatkowo. Sama branża turystyczna, gastronomiczna, kulturalna, edukacja, rozrywka, hotele są to miliony ludzi tylko i wyłącznie w Polsce, a mówimy tutaj oczywiście też o gospodarce światowej, w Stanach Zjednoczonych 3,3 miliona ludzi złożyło podania o to aby ubiegać się o socjale związane z bezrobociem. A wisienką na torcie jest to, że Fed dodrukowuje coraz więcej pieniędzy, a wartość wartości żadna na rynku nie tworzy. Co najprawdopodobniej, mam nadzieję, że jesteś tego świadom, zakończy się w najgorszym przypadku wysoką inflacją, z mojej perspektywy w wielu krajach hiperinflacją. A to będzie oznaczać, że to, na co pracowałeś przez wiele, wiele lat, na pieniądze, które masz w portfelu, jest po prostu to prawdopodobne. Ja nie mówię, że to się wydarzy, mam nadzieję, że się mylę, mam nadzieję, że to się nie wydarzy, natomiast jest to prawdopodobne, że się wydarzy, że Twój pieniądz, Straci na wartości i nie będziesz mógł nic za to kupić. To, co wypracowałeś, co odłożyłeś, może po prostu nic nie być warte. Ale na tym kanale chciałem się skupić na rzeczach praktycznych, czyli jeżeli jest taki, jakiś problem, jakie możemy mieć na to rozwiązanie. To chciałem się podzielić z Tobą prawem Kopernika Greszama. W Stanach mówi się, że jest to prawo tylko Greszama, jednak co ciekawe, Kopernik też maczał w tym palce, ponieważ Kopernik oprócz astronomii zajmował się także ekonomią i był w tym bardzo, bardzo dobrym. Jest to bardzo prosta zasada, którą moim zdaniem możemy dzisiaj idealnie wykorzystać w dzisiejszym świecie i podczas dzisiejszego kryzysu. Jest to zasada mówiąca, że jeśli jednocześnie istnieją dwa różne pieniądze. Pod względem prawnym równowartościowe, czyli na przykład dzisiaj równowartościowe jest dolar, złotówka i złoto, czy to i to ma pewną wartość ustawioną, ale, wartość ustaloną, ale jeden z nich jest postrzegany jako lepszy. Na przykład o wyższej zawartości kruszcu. I to są informacje sprzed 500 lat. Ten lepszy pieniądz będzie gromadzony, a w obiegu pozostanie głównie ten gorszy. Co oznacza, że co się zacznie dziać na rynku i co zazwyczaj dzieje się w czasach kryzysu, to co właśnie o czym wspomina Kopernik i Gresham. Czyli ludzie zaczynają wyciągać z rynku wartościowy pieniądz, ten, który był zawsze wartościowy. Czyli w tym wypadku akurat jest tutaj oczywiście mowa o złocie o srebrze, czyli o aktywach deficytowych, a na, na, w obiegu zostają tylko i wyłącznie papierkowe pieniądze, które z czasem oczywiście tracą na wartości. W przypadku rozliczeń za granicą kontrahenci zagraniczni brali pod uwagę jedynie wartość rynkową danego pieniądza, nie zaś cenę urzędową, i życzyli sobie zapłaty w pieniądzu o wyższej wartości. Czyli w czasach kryzysu wielu ludzi przestaje przyjmować pieniądz papierowy i zaczyna przyjmować te pieniądze, które pokazały, że zachowują swoją wartość. Oczywiście mówimy tutaj o złocie, mówimy tutaj o srebrze, mówimy, jest tutaj mowa o kruszcach. Jednak na dzień dzisiejszy, dzisiaj do całej puli aktywów deficytowych dochodzi także Bitcoin. Jednak z Bitcoinem musisz być tego świadom, że z Bitcoinem jest jeden. Problem. Dostałem bardzo ciekawy komentarz od Łukasza. Świetny filmik, dziękuję, ale gdybym mógł pana zapytać, Piotrek jestem, nie pan. Ciągle mi nie daje to spokoju, a przecież trzeba coś zrobić. Czy typowy kowalski powinien wyciągnąć oszczędności życia z banku, zamienić je na dolary i schować w skarpecie? Słuchałem wielu wykładów, ale zrobił mi się trochę mętlik. Czy zamiana oszczędności na dolary to bezpieczny ruch po tym, jak zaczęli produkować pieniądze? A może Bitcoin to jedyna możliwość ocalenia oszczędności? Dziękuję z góry. Dzięki Łukasz za ten komentarz. Myślę, wiele osób dzisiaj się z tym boryka, więc na co możemy tak naprawdę zrobić? Z mojej perspektywy, oczywiście ty zrób, co uważasz, nie jest to w żadnym wypadku porada inwestycyjna. Ponieważ nikt nie wie, co się wydarzy, dzisiaj możemy tylko wyłapywać z przeszłości pewne wskazówki i implementować je w dzisiejszym życiu. Z mojej perspektywy, jak najbardziej złoto i srebro są to aktywa, które się sprawdziły. Podczas kryzysu. Więc jeżeli chodzi o mnie, jak najbardziej złoto i srebro mam. Uważam, że warto to mieć. Mam także bitcoina. Dlaczego? Ponieważ cechami przypomina aktywa deficytowe. Nie tylko przypomina, ale w wielu elementach charakterystyki jest nawet lepszy od złota czy srebra. Nie jest idealny, ma swoje niedociągnięcia, ale podchodzi pod aktywa deficytowe i dlatego uważam, że podczas kryzysu jak najbardziej Bitcoin i kilka innych kryptowalut poradzą sobie naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Dlatego też sam chcę mieć kryptowaluty w czasach kryzysu, ponieważ dzisiaj zdaję sobie sprawę, że miliony, dziesiątki miliony ludzi już dzisiaj wiedzą o kryptowalutach. Właściwie wie, setki milionów wiedzą, ale dziesiątki milionów posiadają kryptowaluty. Co oznacza, że ewentualne rozliczanie się w kryptowalutach jest już możliwe. I prawdopodobnym jest, że w czasie kryzysu ludzie zechcą wymieniać tą wartość właśnie poprzez kryptowaluty. Jednak musisz wiedzieć, że w tym wypadku bitcoin. Jest na tyle niepewny, ponieważ nie doświadczył żadnego kryzysu. Złoto i srebro pokazało swoją wartość podczas kryzysów w ciągu ostatnich tysięcy lat. Bitcoin żadnego kryzysu nie przeżył, więc to co się wydarzy, będzie to jego tak naprawdę pierwszy raz i my jedynie dzisiaj możemy pospekulować nad tym. Patrząc na jego cechy fundamentalne, na jego charakterystykę, czy faktycznie on odpowiada tym aktywom, które mogą stać się tą bezpieczną przystanią w czasach i po kryzysie? Moim zdaniem, tak. Ja inwestuję, ty oczywiście zrób co. Chcesz. Jeżeli chodzi o fiaty, rozmawialiśmy na początku tego, tego wideo z mojej perspektywy, jeżeli chodzi o mnie o moje działania, ja na pewno długoterminowo fiatów trzymać nie będę, ponieważ uważam, że jest bardzo duża szansa na inflację, nawet na hiperinflację, czego osobiście mając fiaty, nie chciałbym doświadczyć, bo doświadczyć hiperinflacji, kiedy masz w ręku złoto, srebro i jeżeli osiągnął sukces kryptowaluty, możesz doświadczyć nie tylko przetrwania, ale także wzbogacenia się. Dlaczego? Ponieważ wielu ludzi. Nazywa kryzys nie kryzysem, ale transferem bogactwa. Jestem mega ciekaw, co Ty o tym myślisz, natomiast jeżeli chciałbyś się dowiedzieć, dlaczego uważam, że Bitcoin ma cechy, które posiada złoto i srebro i ewentualnie co to może oznaczać dla jego ceny długoterminowo, tutaj teraz znajdziesz materiał, który dokładnie Tobie o tym opowie. Natomiast jeśli chciałbyś zobaczyć najnowszy materiał na moim kanale, tutaj teraz znajdziesz link do tego wideo. Dzięki za Twoją uwagę, dużo, dużo zdrówka, tak samo dużo dobrych decyzji ekonomicznych, trzymaj się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!